Dzień dobry Państwu. 200 dni i 100 minut, czyli czas dla ósmoklasistów, taki jest y, tytuł naszego spotkania. Y, czas dla ósmoklasistów to oczywiste, a pierwsza część tego tytułu 200 dni i 100 minut. Y, patrząc na kalendarz, dokładnie 200 dni mija od 5 października do 22 kwietnia 2020 roku, czyli dnia, kiedy odbędzie się kolejny, drugi już. Y, w historii oświaty, egzamin ósmoklasistów. Ta data 5 października nie jest w żaden sposób szczególna, istotna. Ona ma tylko zlokalizować jakby całą perspektywę czasową. Mniej więcej około 200 dni mają uczniowie, mamy my, nauczyciele, na przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty. No a potem już, gdy przyjdzie ta data, 22 kwietnia. Uczniowie, ósmoklasiści, mają dokładnie 100 minut po to, aby pokazać się z jak najlepszej strony, pokazać swoją y, całą wiedzę matematyczną i w ciągu właśnie tychże 100 minut od 9 do 10.40 napisać egzamin. E, premiera tego egzaminu już się odbyła. E, w kwietniu ty, e, 2019 roku pierwszy egzamin e, był przeprowadzony. Zawierał 21 zadań, z czego 15 zadań było zamkniętych, 3 zadania były otwarte, za które można było zdobyć dwa punkty, i 3 zadania otwarte, za które można było otrzymać 3 punkty. Tak więc, jak łatwo policzyć, 15 punktów za część z zadaniami zamkniętymi i 15 punktów za część, która zawiera zadania otwarte. A więc, zgodnie z zapowiedziami, wcześniejszymi zapowiedziami w informatorze, Proporcje punktowe 50 na 50%. Jest to, jak, jak Państwo doskonale zresztą wiedzą, in, inna proporcja niż miało to miejsce w przypadku egzaminu gimnazjalnego. Z większym nachyleniem w stronę zadań otwartych, co również rzutuje na kształt tego egzaminu i na jego ocenę, jeśli chodzi o stopień, stopień trudności. Właśnie. Jaki zakres materiału obejmował arkusz egzaminacyjny ten kwietniowy? Mniej więcej połowa z tych zadań dotyczyła materiału, który był realizowany nieco wcześniej, w klasach 4-6. Na przykład obliczenia kalendarzowe, zaokrąglanie liczb. Również mniej więcej połowa zadań dotyczyła materiału umieszczonego w podstawie programowej w tej części dla klas starszych. A więc szacowanie wyrażeń, cechy przystawania trójkątów? Było również kilka zadań, w których trzeba było wykazać się wiedzą z tych dwóch zakresów: i tego wcześniejszego, i tego bieżącego. Na przykład, przy okazji obliczania obwodu wielokąta trzeba było zastosować twierdzenie Pitagorasa. E, właśnie jak, jak wyglądał skład tego arkusza? No, to, co się dość szybko rzuciło w oczy, to to, że było dość dużo zadań z geometrii. Było ich 9 i można było za nie otrzymać 13 z 30 punktów. Do rozwiązania tych zadań potrzebna była znajomość cech przystawania trójkątów, twierdzenia o sumie kątów w trójkącie i w czworokącie, czy twierdzenia Pitagorasa. A również w geometrii, w tej części, w tych zadaniach z geometrii przestrzennej umiejętność obliczania objętości sześcianu, suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa, więc samo rozumienie, czym jest ostrosłup, wyobraźnia i, i, i struktura tego, tej tej bryły. Nie było zadań, które Dotyczyły wyłącznie działań na ułamkach takich, takich technicznych zadań rachunkowych, ale to nie znaczy, że ta umiejętność nie była sprawdzana na tym egzaminie, bowiem umiejętności rachunkowe trzeba było posiadać przy rozwiązywaniu innych zadań w tym zestawie. Nie było także zadań z kombinatoryki, z rachunku prawdopodobieństwa, chociaż takie pojawiały się i w informatorze, i w przykładowym arkuszu, który wcześniej opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To nie znaczy, że te zadania będą traktowane jakoś tak troszeczkę z mniejszą e, uwagą. Po prostu no, w tym zestawie akurat takie zadania się nie zmieściły, bo zestaw liczyć może tylko określoną liczbę zadań. Ten miał 21 zadań i nie, po prostu nie wszystko dało się tam ulokować. Ale to nie znaczy, że w najbliższym kwietniu takie zadania się nie pojawią. Mogą się pojawić i, i zadania takie dotyczące liczebności pewnych y, y, zbiorów y, czy obliczania. Jakich prostych, prostych prawdopodobieństw. Zadania typu uzasadnij, że stały się już taką, takim tradycyjnym elementem, wcześniej jeszcze w egzaminach gimnazjalnych, obecnie w egzaminie ósmoklasisty. Jest to, za, jest to typ zadania trudny, niemniej jednak. Centralna Komisja Ezyminacyjna nie rezygnuje z takich zadań. Uważam, że to jest, że to jest y, słuszne, y, ponieważ y, no, umiejętność uzasadniania uzasadniania swojej, y, swoich racji, swojego stanowiska jest y, bardzo ważna, przydatna nie tylko w, do, do uzasadniania pewnych faktów matematycznych, ale jest to umiejętność taka y, na co dzień potrzebna w życiu. I tutaj y, chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie zadanie było w tym zestawie. Może przeczytajmy tekst. On jest krótki. Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było dwa razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Uzasadnij odpowiedź. No na pierwszy rzut oka to nie jest takie zadanie wprost. Uzasadnij, że coś. Ale jest opisana pewna sytuacja, sytuacja realna, sytuacja, którą uczniowie dobrze znają, bo przecież te zakupy są, są codziennością od, od kilku lat u nich na pewno. No i powstaje pewien problem, pewna sytuacja do ocenienia, czy takie coś mogło zajść, czy nie. Czyli to, tak naprawdę zadanie spogranicza umiejętności matematycznych i takich umiejętności czysto praktycznych. Po prostych rachunkach uczniowie dochodzą do sprzeczności. Taka sytuacja nie mogła zaistnieć, bo nie można kupić 3,5 róży. Na przykład tak uczniowie uzasadniali po jakimś tam podaniu kilku wcześniejszych argumentów. I to było właściwie całe zadanie. Zadanie na uzasadnienie. No, powie ktoś, no cóż to za uzasadnienie? A jednak. Tutaj, jak dobrze się przyjrzeć sam, pełnemu procesowi rozwiązania, jest dużo takich y, głębokich umiejętności matematycznych, porównywanie, wnioskowanie, y, stawianie pewnych hipotez, y, dobieranie argumentów do obrony tych hipotez. Także ta, to zadanie rzeczywiście sprawdziło umiejętność uzasadniania, ale nie stwarzało takiej bariery y, poprzez tekst matematyczny. Y, Wcześniej, czy w informatorze, czy, czy w, arkuszu, w arkuszu próbnym, były zadania stricte geometryczne, gdzie uczeń najpierw musiał sytuację przedstawioną w tym zadaniu przyswoić sobie, może rozrysować, może coś tam jeszcze uzupełnić, może no, na, na swój język wewnętrzny przetłumaczyć, a tu tutaj jakby z marszu wchodził i pokazywał, jak umie uzasadniać, jak umie rozwiązywać pewne kwestie, które no, trzeba ocenić, co do tego, czy są prawdziwe, czy nieprawdziwe. E, w tym zestawie, w zestawie kwietniowym, dużo zadań e, było tak zbudowanych, że można było wykorzystywać <laughs> przepraszam, w obliczeniach e, rachunki na proporcjach. I to też jest dobre, bo te proporcje są e, również takim narzędziem, które e, w życiu codziennym e, przydają się bardzo, nawet e, nie mając tej świadomości, że, 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 że o, o to akurat korzystamy e, z matematyki. E, tutaj było e, przynajmniej sześć takich zadań, w których proporcje... Były jakimś takim naturalnym narzędziem do uzyskania rozwiązania. No, takie ciekawe zadanie, 17, które dotyczyło prędkości drogi i czasu. Wiadomo, droga jako wielkość proporcjonalna, wprost proporcjonalna do czasu przy stałej prędkości, i to uczniowie w swoich rozwiązaniach bardzo ładnie wykorzystali. Tu mam fragment tego rozwiązania. Należało obliczyć jaką drogę, przepraszam jaki czas potrzebował bus do przejechania drogi 120 km jadąc z prędkością 80 km na godzinę. To uczniowie właśnie w ten sposób rozpisywali, niekoniecznie korzystając z gotowych wzorów fizycznych, ale właśnie poprzez poprzez takie rozważania proporcjonalne. Co tak naprawdę trzeba było umieć, żeby ten egzamin dobrze zdać? No Każde zadanie, było ich 21 przypominam, było nieco inne, ale pewna rzecz wspólna w, tych, w tym samym zestawie jest, jest dostrzegalna. Trzeba było umieć tę wiedzę, którą się zdobywało przez kilka lat nauki w szkole podstawowej swobodnie, swobodnie z niej skorzystać, wykorzystać ją w ten sposób, żeby czasami. Łącząc wiadomości z różnych, przepraszam, z różnych dyscyplin, z różnych działów matematyki, otrzymać gotowe narzędzie do rozwiązania zadania. A więc swobodne korzystanie z posiadanej wiedzy to nie jest łatwa umiejętność. Uczniowie są, woleliby zadania typowo algorytmiczne, podstawianie do wzoru, liczymy pole trójkąta według wzoru, wychodzi. A tutaj. Często było tak, że to, tę wiedzę trzeba było w jakiś taki sposób troszeczkę bardziej kreatywny wykorzystać. No właśnie, i takie, takim dobrym przykładem zadania, gdzie ta wiedza troszeczkę inaczej może być wykorzystywana, jest zadanie typu prawda-fałsz z tego zestawu. Kwadrat, który jest na rysunku pierwszym, został rozcięty na dwa prostokąty i ułożono z tych prostokątów w figurę taką, jaką jaka jest przedstawiona na rysunku drugim. No tutaj autorzy zadania dodali, że pola obu figur są równe, chociaż tak naprawdę całe zadanie dotyczy obwodów. I należy porównać obwód figury z rysunku pierwszego z obwodem figury na rysunku drugim. Nie ma danych liczbowych. Jest jedynie literowe oznaczenie długości boku kwadratu z rysunku pierwszego jako A, i jest, są dwa pytania, dwa zdania właściwie do ocenienia, czy one są prawdziwe, czy fałszywe. Można rzeczywiście tam wprowadzać sobie jakieś jeszcze dodatkowe oznaczenia, coś tam wyliczać, opisywać, pisać jakieś wyrażenia algebraiczne i dochodzić do stwierdzenia, czy, te, czy to zdanie jest prawdziwe, czy jest fałszywe. Ale można też. Jakimś takim właśnie bardziej sprytnym, bardziej takim swobodnym rozumieniem tychże rysunków, dojść do odpowiedzi znacznie prędzej. Wystarczy zauważyć, że to cięcie pierwszego kwadratu powoduje, iż po rozsunięciu łączny obwód wzrasta o 2a, dwa, dwa, dwa boki kwadratu, a po ponownym sklejeniu giną nam, tak w cudzysłowie, dwie połówki, czyli jedna długość boku kwadratu, zatem ta figura na drugim rysunku ma o 1a więcej w obwodzie niż ten kwadrat. I to już y, jest taką, taką y, no, podstawą do ocenienia tychże dwóch zdań. E, tak, y, właśnie, y, można sobie y, pozwolić na jakieś takie bardziej Algebraiczne rozwiązania, jakieś analizy rachunkowe, ale egzamin ma to do siebie, że tam najważniejszą, najdroższą kwestią jest czas, a więc takie, takie rozumowanie, które daje szybko rozwiązanie, bo coś się spostrzeże, jest jak najbardziej, najbardziej cenne. Centralna Komisja Egzaminacyjna na początku bieżącego roku szkolnego przedstawiła sprawozdanie z egzaminu E8 i tutaj mają Państwo wykres rozwiązalności tychże zestawów, zestawu tego standardowego. Jest on dość taki no, specyficzny. Widać przede wszystkim, że największa liczba e, uczniów zdobyła no, niewiele, bo tylko 17% całej puli punktów. I te niższe wyniki punktowe wyraźnie dominują. Można byłoby powiedzieć, że egzamin był dość przepraszam, był dość trudny. Z drugiej strony i to tak dokładnie z drugiej strony po prawej stronie wykresu mamy słupki dotyczące osób, które egzamin napisały bardzo dobrze. Zdobyły 95, 97, 100% punktów możliwych do zdobycia, i proszę zobaczyć, że są to, są to duże liczby, jeśli chodzi o całą, całą populację, która brała udział w tym egzaminie, bo to jest od 1 do 2 wszystkich osób piszących. Można, jeśli ktoś chciałby głębszą analizę przeprowadzić, można by było na przykład porównać to z wynikami egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Tam a prawa strona, te słupki są znacznie niższe. No więc z jednej strony egzamin trudny, bo dużo słabych wyników, ale z drugiej strony również dużo osób, które potrafiły te zadania zrobić, potrafiły te zadania rozwiązać tak, że no, ich, ich wynik procentowy przekroczył 90%. Co jeszcze w tym sprawozdaniu można wyczytać? 13 zadań z tych 21, które były w arkuszu, okazały się zadaniami trudnymi, to znaczy ich rozwiązalność sięgała w granicach od 24 do 48%. 7 zadań to jest taka pula średnich, średnio trudne, umiarkowanie trudne i to jest od 51 do 69% rozwiązalność. I jedno zadanie to było zadanie łatwe za 80, no 82% punktów możliwych do zdobycia e, uczniowie zdobyli. E, tak, za, zadanie, za rozwiązania e, zadań zamkniętych uczniowie uzyskali 50% punktów możliwych do zdobycia, a za rozwiązanie zadań otwartych 40,5% punktów, co dało średnią około 45%. No tutaj warto się zatrzymać na chwileczkę nad tymi wskaźnikami procentowymi, jeśli chodzi o zadania zamknięte i otwarte. One są no w miarę zbliżone. Nie jest tak, jak, jak być może dość popularnie się mówi, że zadania zamknięte są łatwiejsze, no bo tam wiadomo, jak już nie ma pomysłu, to można szczelić i trafić. Okazuje się, że tu jest 50%, natomiast zadania otwarte na tym egzaminie wypadły... No, porównywalnie trudne do zadań zamkniętych. Tak, no kilka stwierdzeń z tego, z tego raportu CKE. Takie zadania, w których nie było potrzeby łączenia umiejętności z różnych dziedzin, wypadały łatwiej, okazały się łatwiejsze od takich zadań, gdzie te różne działy matematyki musiały być jednocześnie zastosowane. E, również e, takie zadania, których e, wystarczały działania arytmetyczne, były łatwiejsze, e, były bardziej dostępne dla uczniów od tych, gdzie e, rzecz dotyczyła przekształceń wyraźnie algebraicznych, dostrzegania pewnych zależności e, algebraicznych. E, no. Stwierd tak jak CKS stwierdziło, uczniowie popełniają błędy, są to błędy różnego rodzaju, są to błędy i rachunkowe, i, wykonane, i wynikające z zastosowania błędnej metody rozwiązania zadania, ale zwraca również uwagę na to Centralna Komisja, że dużo błędów wynik wynikało z nieuważnej analizy treści zadania. I to jest rzecz, którą, którą trzeba starać się jakoś niwelować, ponieważ to, 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 nie jest, to nie jest kwestia merytoryczna, to jest kwestia raczej pewnego przygotowania emocjonalnego do, do egzaminu i o tym po prostu trzeba z uczniami również rozmawiać. Centralna Komisja Egzaminacyjna sformułowała takich 11 wniosków, które może warto przytoczyć, warto zacytować, gdyż są one no, tak, takimi pigułkami, które mogą pomóc nam w lepszym, sprawniejszym, skuteczniejszym przygotowaniu ósmoklasistów do kolejnej edycji egzaminu. Po pierwsze, ważne jest wdrażanie uczniów do. Przedstawiania e, sytuacji opisanej, zwłaszcza w zadaniach tekstowych, za pomocą rysunków, grafów, tabel, diagramów, czym cokolwiek, co pomoże im e, wyobrazić sobie sytuację, zbudować jakiś model e, opisanej sytuacji, co pozwoli im e, łatwiej dojść do e, rozwiązania czy, czy znalezienia strategii rozwiązania problemu. E, również wtedy, kiedy są gotowe rysunki do zadania, Ważną umiejętnością jest y, samo czytanie tychże rysunków, od, y, wynajdywanie na nich takich elementów, które są istotne, które są przydatne do y, prowadzenia procesu rozwiązania. Y, następnie, jeśli chodzi o arytmetykę, ważna jest umiejętność szacowania wykonanie pewnych obliczeń, czasami dość trudnych, i, i wynik, który otrzymujemy, warto porównać, czy tak rzeczywiście mogło wyjść, czy taki wynik jest, jest yy, no, realny. Mniejszy kłopot jest wtedy, kiedy te rachunki dotyczą pewnej sytuacji, na przykład zadania tekstowego, sytuacji takiej rzeczywistej, bo wtedy mamy również pewne odniesienia do, do naszej wiedzy takiej, takiej potocznej. Prawda? No nie może wyjść ujemna liczba, nie wiem, kilogramów, czy nie może być jakieś tam, nie wiem, Mama młodsza od syna przy zadaniach tekstowych to no różne, różne takie rzeczy czasami się na egzaminie widzi i, i, i to od razu, od razu no jakoś tak świadczy o tym, że uczeń po prostu nie, nie przemyślał, nie zobaczył, nie oszacował, że tak po prostu zdarzyć się nie może. Ta umiejętność jest, jest potrzebna nie tylko na lekcjach matematyki, ale na co dzień także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. No, rozwiązywanie zadań tekstowych to jest pewien proces. Uczniowie chcieliby, no tak jak, jak pojedyncze równanie, jak jakieś działanie sięjść, ciach, rozwiązać i jest odpowiedź. Ale to trzeba spokojnie tekst przeanalizować, trzeba wyłuskać istotne informacje, trzeba zbudować jakiś, jakiś plan tego rozwiązania, trzeba to zadanie rozwiązać. Mało tego, na koniec trzeba jeszcze to, co wyjdzie, sprawdzić, czy rzeczywiście jest to właściwe rozwiązanie, czy ono jest, tak jak wcześniej mówiłem, realne, czy ono spełnia wszystkie warunki sformułowane w zadaniu. No właśnie, takie refleksje, które na koniec zadania tekstowego każdy uczeń powinien mieć. Kolejne wnioski: sprawdzanie otrzymanego wyniku. No to już o tym, o tym przed chwilą mówiłem. Zachęcanie uczniów do zapisywania tekstu zadania. No wiadomo, uczniowie y, niechętnie piszą, y, oni wiele rzeczy robią szybko, w lot, w pamięci, no i podają tylko gotowe, no przecież, bo tak to wyszło. Y, czasami rzeczywiście tak jest, a czasami takie, y, takie pamięciowe y, rachowanie, wnioskowanie jest obarczone pewnymi błędami i y, potem to się przenosi wszystko na, na jakość całego rozwiązania. Trzeba uczyć ich, aby to, co myślą, co jest istotne, umieli również w sposób czytelny, prosty zapisać. Egzamin jest sprawdzany przez egzaminatorów, którzy przyznają punkty, oceniają pracę na podstawie tego, co widzą na kartce, co widzą w zapisie. Czasami rzeczywiście no, można się domyślić, jaką drogą uczeń szedł, że otrzymał taki a nie inny wynik, ale lepiej. Bezpieczniej dla ucznia jest wtedy, kiedy on to po prostu napisze. Wtedy no nie ma wątpliwości, że intencje ucznia zostaną źle odczytane lub zostaną no, nieodczytane w ogóle. Tak, umiejętność zapisywania rozwiązań za pomocą symboli, pojęć matematycznych, czyli ta cała matematyzacja, algebraizacja zadań tekstowych. To jest też ważne. Ja wiem, że to jest na, na, na poziomie jeszcze y, ósmej klasy nie do końca wykształcona umiejętność, ale już pewne, pewne nawyki, nawet wcześniej, z zadań takich typu arytmetycznych uczniowie powinni mieć i przenosić to również na te zadania bardziej y, złożone. Y, rozwiązywanie zadań. Tego samego zadania różnymi sposobami. To jest bardzo kształcąca sytuacja, kiedy na przykład w klasie uczniowie mają do, do samodzielnego rozwiązania zadania, i dwie, trzy osoby prezentują inny tok rozumowania, inny sposób i dochodzą do tego samego. To jest i dla nich ważne, ale to jest również ważne dla pozostałych uczniów, dla odbiorców, którzy mogą sobie spośród dwóch, trzech propozycji rozwiązań wybrać to, które. Ich zdaniem jest najłatwiejsze, najbardziej do nich, do nich przemawia. Sytuacje z życia codziennego, które występują w tekstach zadań, też są bardzo dobrym takim momentem, żeby umiejętności matematyczne kształcić, ponieważ no, to, 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 to działa jakby w dwie strony. Ta rzeczywistość przenika do matematyki, do tekstów zadań i ćwiczy umiejętności matematyczne, ale potem to jakby wraca. Do tej przestrzeni takiej, takiej już pozaszkolnej, gdzie te umiejętności matematyczne są bardziej wprost lub mniej wprost, ale są wykorzystywane. Są nawet, nawet już nie jako gotowa wiedza, ale jako sam styl myślenia, sposób rozumowania, sposób wnioskowania, prowadzenia pewnych, pewnych czynności. Łączenie wiedzy z różnych działów matematyki. No, to jest, to jest trudne. Niemniej jednak no, warto do tego ciągle nawiązywać. Warto na przykład przy okazji zadań tekstowych ćwiczyć jakieś umiejętności geometryczne, przy okazji umiejętności geometrycznych e, wzmacniać tę stronę rachunkową, tak żeby te umiejętności nawzajem się przeplatały. Bo nie ma, że matematyka jest poszatkowana na ileś szuflad. One, ona jest jedną całą nauką, gdzie jedne obszary wspierają e, działania w innych obszarach. E, tak, dzięki pierwszemu egzaminowi ósmoklasisty wiemy, że. No właśnie, co wiemy? Wiemy, że nie, jest on, nie był on taki straszny, jakby się mogło wydawać na początku. No Warunek jeden, uczniowie musieli się do niego porządnie przygotować. E, wiemy również, że pewne treści mogą nie wystąpić na egzaminie, ale to nie znaczy, że ich nie będzie w ogóle. Bo może się okazać, że skład arkusza najbliższego w kwietniu 2020 będzie zupełnie odmienny, jeśli chodzi o strukturę treściową od tego, który mieliśmy w kwietniu 2019. Także tak czy inaczej, żeby odnieść sukces na egzaminie, trzeba opanować cały materiał, trzeba mieć pełny zakres do dyspozycji. Zadania jak się tak dobrze przyjrzeć każdemu z nich, nie były trudne. Ale też nie były takie zupełnie standardowo algorytmiczne, wymagały pomyślenia, wymagały pewnego, pewnego pomysłu, jakichś takich, takich rozwiązań, czasami może nietypowych, czasami nawet takiej pewnej odwagi do, do tego, żeby spróbować. A może to da się zrobić tak. Może to się taką metodą da zrobić. Pozwólcie Państwo, że teraz, może, kilka rad, takich sugestii, które mogą pomóc i uczniom, i nauczycielom do tego, aby przygotowanie do tego najważniejszego egzaminu, pierwszego ważnego egzaminu dla ósmoklasistów, były jak najbardziej skuteczne. Co możemy poradzić, co możemy podpowiedzieć naszym uczniom? Przed egzaminem. Uczniowie powinni spokojnie, w miarę szybko, czyli w miarę w odległym czasie od egzaminu, zrobić sobie jakiś taki plan, ustalić, jakie działy, w jakiej kolejności będą powtarzane. Trzeba im zwrócić uwagę na to, że pewne tematy z jednego działu wspierają naukę innych tematów, także ta kolejność nie może być przypadkowa, ale powinna to być dobrze przemyślana kolejność. Powinien, być, powinien sobie wypracować jakiś terminarz, jakiś te, narzucić sobie kolejne etapy, kolejne daty i tego się trzymać, żeby nie było nawarstwiania się tych przygotowań w okresie krótko przed egzaminem. Wiadomo, że uczniowie zdają egzamin nie tylko z matematyki, więc im bliżej egzaminu, tym czasu mniej. Powinni rozwiązywać przykładowe arkusze egzaminacyjne. No w tej chwili mamy do dyspozycji zadania z informatora. Mamy przykładowy arkusz CKE, mamy pierwszy arkusz egzaminacyjny, mamy również y, arkusze próbne, które y, są, y, trafiają do szkół, z, na przykład choćby z naszego wydawnictwa z Nowej Ery. Mamy y, książki, w których takie próbne arkusze można znaleźć. To wszystko jest y, dobrym źródłem zadań. Y, które no w jakiś sposób pozwalają uczniom i y, rozpoznać typy zadań, i rozpoznać stopień trudności, a także y, nauczyć ich tego, co jest bardzo ważne na egzaminie y, gospodarki czasem na egzaminie. Y, w trakcie uczenia każdy uczeń ma swój jakiś tam system notowania, podkreślania, zaznaczania to, co jest dla niego ważne, co jest dla niego istotne, to, co nie może zapomnieć żeby do konkretnego zadania to potem móc użyć. No i to, co już mówiłem przed chwilą, przekonujmy uczniów, że pełny zapis rozwiązania to jest naprawdę ważna rzecz, że to jest istotne. To jest i, i dla nich ważne, bo prowadząc jakieś tam rozwiązanie, sami czasami będą musieli wrócić 3-4 kroki do tyłu, żeby zobaczyć co. Od czego to się zaczęło, i co, do czego chcieliśmy dojść, i czy rzeczywiście doszliśmy do tego, co, co nam było potrzebne, jak i, jak mówię, dla e, potem oceniających egzaminatorów, którzy będą musieli za to, do tego zadania się jakoś odnieść. E, co jeszcze? Na egzaminie. Każde zadanie przeczytaj co najmniej dwa razy. E, oni niby to wiedzą. Ale tak, no przeczytałem, wiem, a później wychodzi, a tam było napisane, że nie są równe. A ja myślałem, że napisane było, że są równe. Nie zauważyłem słówka nie. Zadanie odwrócone zupełnie. Dokładnie czytać tekst zadania. Analizować słowo po słowie. Informacje liczbowe, inne informacje, jakieś zależności, jakieś rysunki. To wszystko y, powinno się tam Znaleźć. Zajmij się najpierw tymi zadaniami, które potrafisz rozwiązać. To też wydaje się oczywiste. Zrobię to, co wiem na pewno, że, że, że umiem, jest dobrze. I wtedy czas, który pozostanie, mogę poświęcić na zadania, które wymagają e, troszeczkę dłuższego e, zastanowienia. E, Czasami, gdy coś tam nie wychodzi, można sobie próbować szukać podobnych zadań w pamięci. Gdzieś tam rozwiązywaliśmy coś podobnego. Może te same metody tu się przydadzą, może tamten pomysł da się przenieść na to zadanie. E, czasami utrzymują to do siebie, że. E, Zatrzymają się nad jakimś jednym zadaniem, które bardzo mocno chcą rozwiązać, koniecznie próbują, nie, tak i tak i nie wychodzi, próbują od nowa, a czas na egzaminie biegnie. Więc nie zatrzymywać się tak, nie trwać zbyt długo przy jednym pomyśle. Zostawić to na chwilę, przejść do innego zadania, potem wrócić, może jakiś błysk i wszystko okaże się jasne. E Trzeba też już tym powiedzieć wprost. Nie ma jakichś lepszych czy gorszych sposobów. Są tylko sposoby dobre lub złe. Jeżeli otrzymasz rozwiązanie, poprawne rozwiązanie, nawet nie, będzie, nie będziesz szedł najprostszą drogą, jakąś tam tak troszeczkę na, dookoła, będzie to uznane za pełni, w pełni poprawne rozwiązanie. Nie musisz tego y, zrobić tak, tak idealnie, jakby to miało być w podręczniku. Ma to być poprawne rozwiązanie i wtedy jest maksymalna liczba punktów. Ale, no właśnie, poprawne. Trzeba sprawdzić to, co się rozwiąże, zwłaszcza w zadaniach e, otwartych. Ten wynik, który się uzyska, sprawdzić jeszcze raz, czytając tekst zadania, czy każdy, ale to dokładnie, każdy warunek sformułowany w zadaniu jest spełniony. No i sprawdzać trzeba obliczenia. Błędy rachunkowe bardzo często się zdarzają na egzaminie. No i, i, i trudno, nawet jeśli uczeń poprawną metodę zastosuje wszystko dobrze ładna strategia rozwiązania zadania, ale gdzieś się pomyli w rachunkach, to niestety maksymalnej liczby punktów dostać nie może. A szkoda, bo czasami to jest po prostu zwykły, banalny błąd rachunkowy, a, a, a zabiera tyle punktów na przykład, co, co jedno czy dwa zadania zamknięte. Co ewentualnie można byłoby zasugerować nauczycielom, jak pracować z młodzieżą? E, no proszę Państwa, warto najpierw zobaczyć, jakie zasoby materiałów już mamy. Wspominany tutaj przeze mnie kilkakrotnie informator e, przykładowy i próbny arkusz, no i arkusz egzaminu 2019 roku. Czyli troszeczkę już materiałów jest e, i warto je przejrzeć jeszcze raz. Znając swoich uczniów, znając swoje klasy, odpowiedzieć sobie na pytanie, które typy zadań tak naprawdę powinienem czy powinnam z moimi uczniami dokładniej przeanalizować, bo akurat z tym sobie nie radzą. To nie jest tak, że wszystkie rodzaje zadań są, są dla nich trudne. Część zadań idzie lepiej, część gorzej. Na których zadaniach bardziej trzeba się skupić? Powinniśmy również troszeczkę zweryfikować te nasze um, wcześniejsze gimnazjalne metody przygotowania do egzaminu, pamiętając o tym, że obecnie egzamin zdaje młodzież o rok, y, o rok y, młodsza, a więc y, z mniejszym poziomem samodzielności, z mniejszym poziomem, y, z krótszym okresem y, przygotowania do egzaminu, posługiwania się matematyką, poznawania tej matematyki. E, Właśnie. I w związku z tym również trzeba pamiętać, że jeszcze to myślenie abstrakcyjne nie jest tak do końca u wszystkich rozwinięte, więc to, co wcześniej było tutaj podkreślane, wszelkiego rodzaju wizualizacje, tworzenie modeli rysunkowych, czy nawet przestrzennych, jeśli chodzi o, o stereometrię, jest jak najbardziej mile widzianym środkiem, który pomoże uczniom dobrze, dobrze przygotować się do tego egzaminu. E, tak. No i, i to, co dla nas jest ważne, dla nas nauczycieli, informacja zwrotna, a więc monitorowanie, sprawdzanie, e, jakie postępy czynią uczniowie, co jeszcze jest, e, co jeszcze wymaga korekty, co jeszcze wymaga potrzeby dodatkowego przećwiczenia, a co już jest na wymiarze przyzwoitym poziomie i można przejść do następnych partii materiału. E, Również no, tak żeby troszeczkę te zajęcia były ciekawsze, warto zorganizować y, troszeczkę inaczej może zajęcia, inaczej, inaczej nasze lekcje, spotkania z uczniami, tak żeby. Y, w, forma również tych zajęć y, była, była atrakcyjna i żeby to ich jakoś troszeczkę bardziej mobilizowało do y, poznawania czy przypominania sobie powtarzania materiału matematycznego. Ja tylko kilka haseł rzucę. Y, to są wszelkiego rodzaju konkursy, y, metoda stolików eksperckich, y, to są y, y, praca w stylu prawda-fałsz, to są stacje uczenia się. Y, te, te sposoby prowadzenia zajęć są dokładnie opisane w literaturze dydaktycznej, więc ja tutaj już nie będę tego doskonale rozwijał. Są że nauczyciel ma jakiś tam swój y, zestaw, swój zestaw y, takich no, sprawdzonych metod, to co rzeczywiście i podnosi atrakcyjność lekcji, ale przede wszystkim podnosi skuteczność lekcji. Warto do tego sięgać, tak żeby uczniowie y, w jakiś taki bardziej y, no, chętny sposób podchodzili do, do tychże powtórek. E, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać? E, no, zadania geometryczne są dość trudne dla uczniów. Dlaczego? Dlatego, że e, geometria, e, w geometrii jest wiele różnych własności, wiele różnych szczegółowych e, kwestii. I trudno tak naprawdę znaleźć y, jakieś takie y, algorytmy rozwiązywania zadań geometrycznych. Oczywiście nie mówię o zadaniach typu oblicz pole prostokąta, bo to są, to są proste rzeczy, ale już jeżeli trzeba coś y, więcej znaleźć, doszukać się w jakiejś figurze, tak jak y, w tym zadaniu wcześniej y, cytowanym z podziałem kwadratu, no to już y, no, algorytmu właściwie nie ma. I dlatego te zadania są, są właśnie trudne, bo jakby na Użytek każdego zadania trzeba tworzyć swoją nową strategię, swój nowy sposób. Eee, i, I stąd zadania e, geometryczne, zadania rachunkowe powinny się wzajemnie przenikać, tak żeby można było korzystać z narzędzi z jednego działu matematyki w innym dziale matematyki. Eee, tak, czasami y, można w, w kręgu zadań geometrycznych dopatrzyć się pewnych analogii. Zwykle nie są to takie dokładne kalki, nie są to dokładne takie y, przeniesienie metod z jednego y, problemu geometrycznego na inny, ale pewne, y, pewne ruchy, pewne czynności można zaadoptować. Warto to czynić, warto pokazywać uczniom. Popatrz, to robiłaś tak samo, jak tutaj możesz to zrobić. Y, ten, ten transfer wiedzy z jednego e, zadania na drugi jest, y, jest jak najbardziej wskazany. E, takie krytyczne spojrzenie na zadanie, na to, co się robi, y, zadawanie sobie samemu pytania, czy tak na pewno jest? Czy, tak, czy na pewno ta figura to jest trójkąt równoboczny? On niby tak na rysunku wygląda, ale właściwie skąd ja wiem, że on jest równoboczny? Czy ona spełnia wszystkie wymogi, jakie trójkąt równoboczny powinien mieć? Takie troszeczkę właśnie z dystansem z krytyczne spojrzenie na sytuację pozwala czasami odkryć po prostu drogę do rozwiązania lub odkryć pewne przydatne własności, pewne przydatne związki, które dalej pomagają w rozwiązywaniu zadań. Różne sposoby rozwiązywania zadań, o tym już wcześniej mówiliśmy, to także ma swoje niezaprzeczalne zalety. Samo sformułowanie zadania może być również ważnym elementem dydaktycznym. Niekoniecznie to musi być zadanie sformułowane tak bardzo podręcznikowo. To mogą być zadania sformułowane zupełnie innym językiem, w innej formie. To mogą być zadania bardziej otwarte, to mogą być zadania. W których nawet część tego zadania, czy część problemu formuje sam uczeń. Uczeń sam pyta o pewne rzeczy dotyczące no, obiektu, na przykład opisanego w zadaniu. To również jest, jest, jest bardzo kształcące i takie właśnie nietypowe sformułowania pokazują tą matematykę troszeczkę w innym świetle, a poza tym no, jakby, wzmagają kreatywność, samodzielność. Uczniów w tym zakresie. No i zapisywanie wypowiedzi. Język matematyczny ósmoklasistów jeszcze nie jest tak do końca perfekcyjny, no ale te najprostsze rozumowania powinni umieć zapisać bezbłędnie. Powinni, powinni w ogóle chcieć, mieć odwagę i chęć pisania tego, o czym mówią, co wyliczają, co otrzymali nie tylko same rachunki i Końcowy wynik jest tym, który powinien być. Powinien być zawsze jakiś komentarz, powinno być e, opis e, poszczególnych kroków. To świadczy o tym, że uczeń e, no, rozumie do końca to, o czym pisze. E, co, w jaki sposób wydawnictwo Nowa Era pomaga e, nauczycielom, pomaga uczniom, e, by to przygotowanie do egzaminu było jak najlepsze. E, to są przede wszystkim te dwie publikacje. Teraz egzamin umoklasisty to jest taki ogólny tytuł. Repetytorium i arkusze. Warto po nie sięgnąć, ponieważ, no właśnie, tutaj na kolejnych slajdach mamy początkowe strony tego repetytorium i tam oprócz zadań co oczywiste jest wstęp, który pokazuje jak przebiega egzamin, jakie są wymogi na egzaminie, jakie typy zadań tam występują, jakie rozwiązywać, o czym należy pamiętać rozwiązując zadania otwarte. No i mamy również tam taką krótką ocenę tego pierwszego egzaminu z kwietnia 2020. 19. Jest kilka rad, jak skutecznie przygotowywać się do tego egzaminu. Jest również opis samego arkusza, co jest ważne, żeby ten arkusz nie był dla uczniów zaskoczeniem, jego, jego kształt, jego, ta strona organizacyjna, pierwsza strona z zadaniami sposób dawania, zapisywania, zaznaczania odpowiedzi. To wszystko, żeby potem nie było problemem yy, i żeby sprawy techniczne nie wpływały negatywnie na, na wyniki. Yy, co jeszcze Nowera yy, proponuje? Yy, na stronie, tutaj jest, jest, jest podany link, yy, są dwie propozycje planu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. To jest przygotowanie, które opiera się na tymże właśnie repetytorium i na serii podręczników Matematyka z Kluczem. Pierwszy wariant to powtórzenie, które się odbywa po zakończeniu realizacji obowiązkowego materiału przewidzianego na ósmą klasę. Jak Państwo wiedzą, w podstawie programowej jest w pewnym momencie wyznaczona granica. Ten materiał do egzaminu. Pozostałe treści do zrealizowania po egzaminie. Jeśli y, uda się tak roz, y, rozplanować nauczanie w klasie ósmej, że wygospodarzymy sobie przed egzaminem około 20 godzin, bo na tyle to jest rozpisane to powtórzenie, to wtedy możemy to zrobić według takiego harmonogramu, który tutaj y, na stronie można y, znaleźć. Y, tam są od razu odsyłacze do tegoż repetytorium, do kolejnych działów liczby, y, matematyka praktyczna, procenty i tak dalej, i do tego są odsyłacze y, do repetytorium y, z y, ósmoklasisty. Y, Tak, to jest druga część, i to jest tam, tam, tam jest również y, podany jest czas tych powtórek, łącznie, jak mówię, około 20 godzin. To jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł to jest taki, że można realizować te powtórki równolegle z y, nauczaniem bieżącego materiałów w klasie 8. Wtedy trzeba to zacząć, no właśnie, w, ty, w tych y, po, początku roku szkolnego, y, gdzieś tam na początku października, czy jeszcze lepiej w połowie września. I tu również mamy taką propozycję rozpisaną na poszczególne miesiące y, z podaniem stron, z podaniem działów, y, i stamtąd można czerpać materiał i ćwiczeniowy do no, lekcji, i Zadaniowy do samodzielnego e, ćwiczenia przez uczniów. Kolejno, miesiąc po miesiącu jest to rozplanowane. Właśnie. Pierwszy egzamin za nami. E, ciekawe jest, e, ciekawym jest posłuchanie tych, którzy już to mają za sobą. I chciałem Państwu zaproponować fragmenty wypowiedzi kilku. E, no, już teraz licealistów, ale ósmoklasistów, którzy w kwietniu 2019 pisali egzamin. Hania. Jedna z ważniejszych rzeczy, jedną z ważniejszych rzeczy jest zaplanowanie czasu na przygotowania. Należy zacząć powtarzać materiał jak najwcześniej i robić to regularnie, ponieważ jest go naprawdę sporo. Z matematyki lepiej przygotowywać się praktycznie niż teoretycznie. Rozwiązywania zadań ze zrozumieniem jest niezawodne. Popatrzmy na inne wypowiedzi. Piotr. Niepotrzebnie odkładałem przygotowania z matematyki. Myślałem, że wystarczy, jak zacznę powtarzać od stycznia, bo przecież jak tyle lat się uczyłem, to na pewno coś umiem. Ale gdy zabrałem się do, zada do zadania z repetytoriów, to okazało się, że wielu nie umiem zrobić albo robią błędy. Ale już, ale już było za mało czasu, żeby przerobić całe, bo one są tak zrobione, aby dało się zrobić całe w 7 miesięcy, a nie 3. Niepotrzebnie też na egzaminie straciłem, mówi Piotr, za dużo czasu na myślenie nad zadaniami, które mi nie wychodziły. Mogłem zostawić je na koniec, jak wiedziałem, że mi nie idą, i potem do nich wrócić. Karolina. Bez treningu nie da się osiągnąć sukcesu. Takim treningiem może być pisanie arkuszy w domu lub symulacja egzaminu ósmokrasisty w szkole, polegające na przeprowadzaniu wszystkich etapów egzaminu, aby przyzwyczaić uczniów do stresu i do formuły. Arkusze robiłam intensywnie przez 3 miesiące i przeszłam przez 3 próbne egzaminy. Bardzo mi one pomogły. Tak bardzo przyzwyczaiłam się do postaci egzaminu, że cały stres, jaki miałam w sobie zarezerwowany na prawdziwy egzamin, wyrzuciłam z siebie na wszystkich próbach. Kiedy przyszłam na egzamin w kwietniu, czułam się tak, jakbym pisała kolejny test ćwiczebny, co oszczędziło mi niepotrzebnego i źle wpływającego stresu. No i jeszcze maja. Gdybym jeszcze raz pisała egzamin ósmokrasisty, na pewno roz... zaczęłabym uczyć się już we wrześniu i na pewno regularnie. Poświęcałem na przykład 15 minut dziennie na powtórkę i przypominanie materiału z, poprzednim, z poprzednich klas. Tak, proszę Państwa, no, pierwszy egzamin to jest jak na razie no, zbyt mało materiału, aby oceniać całość. Niemniej jednak pewne refleksje już można powoli zacząć snuć. Pierwsze jakieś takie oceny, na razie ostrożne, bo jak mówię, materiału nie za wiele. Ten egzamin jest mimo wszystko nowym bytem, ponieważ no jak mówiłem, egzamin gimnazjalisty pisali inni uczniowie, inni w sensie o rok starsi, o rok bardziej dojrzalszy, o rok dłużej parający się matematyką, więc należało to troszeczkę inaczej. Inaczej potraktować. Wiele niewiadomych było, y, wiele rzeczy, które y, no, mogły budzić jakieś obawy. Ale trzeba sobie teraz zadać pytania. Czy te wszystkie nasze obawy, jakieś takie stresy nauczycielskie, jak to będzie, nie wynikały przypadkiem tylko z tego, że o to coś nowego się pojawia? Przecież tak naprawdę y, wszyscy potrafimy sobie z tymi y, kwestiami doskonale radzić. I myślę, że y, no, takie y, Każdego z nas, e, przejrzenie jeszcze raz arkuszy, przejrzenie, spojrzenie na, na swoje doświadczenie, na swoje klasy, które e, mamy, e, będzie no, dobrym momentem, żeby budować e, swoją, e, swoje plany, jeśli chodzi o przygotowania uczniów do tego i do, e, do następnych egzaminów. E, ten symbolicznie określony czas 200 dni, e, myślę, że wykorzystamy wszyscy, Pomyślnie, a uczniowie swoich 100 minut wykorzystają tak, że zapewną, zapewnią sobie i nam swój pierwszy poważny sukces. Dziękuję bardzo.